pierwsza piramida również typu słup. Nie stanie ręka, głowa, czyli na głowie dolnego zawodnika, a górny stanie na jednym ręku. Zejście do poziomki na jednym ręku, trudny element. I przejście do krokodylka. A w międzyczasie podstawa zmieniła swój obraz. Dynamiczny z kosza i potrójne salto z kosza do zeskoku. I śruba łamane, czyli pierwsze salto proste z pełnym obrotem, a następnie łamane. Salto proste z barków jednego z dolnych na kosz dwóch pozostałych dolnych. Zdecydowanie najtrudniejsze elementy spośród wszystkich dzisiaj ćwiczących czwórek. Śruba z kosza w kosz, tylko że wyrzucało dwóch zawodników, a złapał jeden ten sam i drugi inny zawodnik, czyli zamienili się podczas lotu górnego miejscami.